Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Surowce Cukiernicze. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Surowce są to towary, z których po przetworzeniu uzyskuje się półprodukty oraz wyroby gotowe. O atrakcyjności wyrobu na rynku nie zawsze decyduje jego cena. Często jest to jakość, którą uzyskuje się dzięki najlepszym surowcom. To właściwości surowców w znacznym stopniu przesądzają o doborze technologii, a w efekcie o jakości gotowego wyrobu. Surowce dzielimy na grupy na podstawie wspólnych cech. Może to być pochodzenie, trwałość, podobny skład chemiczny, przeznaczenie surowca do produkcji, możliwość wzajemnego zastępowania. Ze względu na trwałość, surowce cukiernicze dzielimy na trwałe i nietrwałe. Surowce trwałe w odpowiednich warunkach można przechowywać przez dłuższy czas. Należą do nich np. mąka i cukier. Surowce nietrwałe, nawet właściwie przechowywane, szybko ulegają zepsuciu. Należą do nich m.in. jaja i mleko. Ze względu na pochodzenie, surowce dzielimy na roślinne, zwierzęce i mineralne, zaliczane do surowców podstawowych. Oraz na surowce pomocnicze, które służą do nadania wyrobowi określonych cech, np. przyprawy, żelatyna, pektyna, agar. Klasyfikując surowce ze względu na ich wspólne cechy, należy wymienić następujące grupy: mąka i przetwory zbożowe, cukier i środki słodzące, sól. Mleko i przetwory mleczne, jaja i przetwory z jaj. Owoce, warzywa i ich przetwory, środki spulchniające, surowce tłuszczowe, tłuszcze i ich pochodne, używki i przeprawy. Substancje dodatkowe, dodatki do żywności. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.